Elo, z tej strony Leon. Dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z nowej serii z CS-a. I od razu też opowiem może o tej serii. Ta seria ma na celu pokazać wam, jaką normalnie rangę bym miał w CS-ie, więc na skrzydłówce akurat na sam początek. Później może będą turniejowe, ale na razie same skrzydłówki chcę pokazać wam. Jak będzie wyglądała moja ranga na skrzydłówce? No. Więc po prostu będę dawał tak co dwa mecze, prawdopodobnie w kolejnych odcinkach będą mecze, pomontuję. Na razie ten odcinek będzie taki wstępny, pierwszy będzie. Zobaczę też jak wam się przyjmie. Taki odcinek z CS-a. Nie wiem jeszcze. Takiej serii jeszcze nigdy nie robiłem. Żeby testować, jaką normalnie bym miał rangę, tak jakbym z nikim nie grał. No i tylko chcę taki jeden mecz na razie, ten pierwszy odcinek. Jak coś to coś od razu powiem. Widzicie, nie mam żadnej nic, mam tylko wbity drugi poziom, drugi stopień i tylko tyle. Żeby nie było, że kiedyś może miałem na tym koncie jakąś rangę. To nie, nigdy nie wbijałem. Jestem bardzo ciekawy, jaką rangę mi teraz da. Bo jak na sam start, to tak dobrze pamiętam, dostałem na tym głównym koncie, to dostałem G3. Ciekawe, czy dostanę jakąś lepszą rangę, czy nadal tą samą będę miał, czy może niższą. My zobaczy się. To jest test po prostu. Może was to zainteresuje. Przynajmniej niektórzy może już nie będą mówić aż tak, że jestem kierowany, jak tutaj dostanę. Gram na randomów. No i może ja już nie będę przedłużał. Przejdźmy może do meczu. No i więc już jesteśmy w meczu. Na mapie Inferno. W sumie nie wiem. Z takim jakimś użytkownikiem nie wiem. Więc trzeba zobaczyć, jak mi pójdzie. Też mam przerwy co jakiś czas z CS-em, więc... Więc nie oceniajcie, że na przykład czasami mój AIM będzie lepszy. A czasami jakiś... Nice. Where are you from? Co? Where are you from? Białoruski. I... Russian. I Poland. Ty ruski? Poland. Rusek. Oh. Nice. Russian. No, no. No. English? English. English, English. Po angielsku. Co ty mówisz, ty ruski? Trafię. Easy. W sumie taki easy meczek, w sumie nawet się nie spodziewałem, że akurat po prostu opuści. Niestety. Skażę Putin, Putin. Co? Okej, dobra, ja nie będę zbytnio słuchał, co on tam gada. W sumie wyjdzie na easy bardzo meczek. Lanowy flash. Dosłownie. No tak naprawdę easy. Meczek bardzo. Będzie dosłownie, chyba do zero wygramy ten mecz. Ja dobra, nawet nie kupuję nic. Gram tą MP7. Może jednak będzie jeszcze jakiś jeden mecz, zobaczę, ale nie wiem, zobaczymy. Bo może być, bo jak taki krótki meczyk. Kurde, zrobił. Franka. Ale to są chyba jakieś silvery na razie jeszcze, bo to w sumie pierwszy raz gram. Więc obstawiam, że to są jakieś silverki. A gram na Delta MP7. Ale szkoda, że nawet wyzwanie nie będzie, bo tylko z jednym będziemy walczyć. Więc tak średnio. Nice. Thanks. Skarży Putin. Putin. Co? Jaki Putin? Putin. Aha, okej, okay, jakiś Putin.
Leon K-drop. Putin. Co? Czy on powiedział, że... Fuck off! No naprawdę taki easy, bardzo easy meczek. Tylko... To jest ostatnia runda, dobra, kupię sobie kałachy. Nie, ja w ogóle nie chcę. No i w ogóle... sorry. Kurde, misklikiem warnąłem go. No, i dobra. Granat już nie można wyrzucać. Nie, to będzie naprawdę bardzo, bardzo szybki meczyk. Nawet wam nie pokażę. Dobra, to jeszcze jeden zagramy, bo to będzie za krótki aż ten odcinek. No. Choć myślę, że będzie dłuższy, bo wiecie, jak się walczy z dwoma osobami, jest trudniej. A jak tylko z jedną, no to jest bez problemu. No. GG. Jeszcze zobaczymy jakąś rangę, jaką ma rangę i zagramy sobie jeszcze jeden mecz. Tak szybko. Jestem po prostu ciekawy, co on miał za rangę. Ale to jest jakiś silon, może 1-2 obstawiam. Ten oczywiście przeciwnik, bo nie wiem jak ten mój, bo akurat trochę więcej zabierałem fragów. Więc nie wiem jak on gra do końca. Ale jestem ciekawy po prostu jakie mają rangi. Czy może w ogóle nie mają rangi? Ciekawo. Ale chyba nie, chyba nawet nie mają rang nawet jak widać. No nie mają. Dobra, no to więc widzimy się na kolejnej mapie. To się ma. Jesteśmy już w kolejnym meczu. Znowu wylosował nam Inferno. I tak jak w sumie już trochę się walczyłem z nimi na rozgrywce, to już są trudniejsi niż tamci poprzedni. A psy? Oj. Jak walną mi było. A ten to co chwilę pisze I got you wish I had milionów. No, ale mój jest też dobry. No, więc nice cheat. Ja bym powiedział tamtym, że on bardziej cheatuje, ale dobra. Albo nie będę nic pisał. Opsy. Dobra, nice. Fajnie, teraz można pofragować. Jak mi nie walną były, to może by był kill. No, a w ogóle ten skin jak coś to mi dropnął, bo nie będę na tym kąciku też kupował skinów. Myślę, że ten też mecz wyjdzie bardzo szybki jak poprzedni. Tu. Ojej. Napiszę, że mi jest 16, chociaż tutaj nic nie da mu. O co chodzi mu? Przecież nie cheatuje. To ten cheatuje. Szybciej, bo dosłownie ja nie wiem jak on walnął. Może ja mam ping coś gorszy, ale ja go dosłownie nie widziałem nawet. Więc coś mi też trochę tak dziwnie wydaje się, że to też może być cheater. No ale nie, może mi się tylko tak wydawać. Thank you.
Wymień się? Dobra, ja wolę Amka. A wiem, że tamten lepiej gra trochę ode mnie. Więc strzelę już. Jakiś bla... No! Tego bym się nie spodziewał, że on już miał ławkę. Oj, oj. Ciężki mecz będzie. I to bardzo bym powiedział, że ciężki będzie. Dobra. Mój duży pistolet. To nieźle, wcelowany od razu wychodzi. Słucha, raczej. Ten mógł widzieć, bo to było go widać minimalnie, ale to jest minimalnie. O, nice. Czy też mamy u siebie cheatera tak trochę? Nie, no nie lubię grać jak kurde obydwaj mają cheaty. To nie jest fajne. Mój ma chyba i tamten ma. Dobra, zobaczymy. Drugi. Co on był wcelowany? On tu był wcelowany typowo. Nie wiem, po co on się tak wcelował. Tak trochę średnio taktycznie. Chociaż po co ja mam pikować? No bo dobra. Dobra, nie komentuję w sumie. To fajnie. Tu mógł być wcelowany. Tu mógł być, ale on i tak dla mnie. Ja go reportuję sobie. Ja go zreportuję dosłownie, bo to. To jaki gig nawet nie przygiecha z nimi. Jak to obydwaj ci pierwsi mi się wydają u mnie. Coś trochę, ale niezbyt bym powiedział, a ten milioner z larami raczej. Raczej bym nie powiedział, że on jest clear. Za nic. No coś za dziwnie. Gra. To bardzo dziwnie gra, bardzo. Ale to w sumie, że Prime też nie mam, to też jest. Też jest różnica. Ło, bułę walnąłem. Zabiłem jakoś. Kurde, bombę jeszcze wrzuciłem. Bym mógł zaplantować, już nie zdążę. A ja zrąbałem. Dobra, powiem, znowu zagram MP7. W sumie chyba zacznę u siebie nawet grać MP7, bo jest fajna do gry. A nigdy w sumie nie grałem MP7. A teraz nagle zacznę grać chyba. Bo jest według mnie tak drogi. Oj, oj, oj. Nice wychata. Ja jej normalnie wychyliłem, przepraszam, to jest. Naprawdę. Słownie dziwne on jest. Że on pisze WH, WH, jak kurde. Na pewno nie WH w sumie widzicie. Ale on chyba po prostu jak. Przynajmniej dla mnie on. On dziwnie bardzo gra. A my dla niego dziwnie nie gramy, albo do tamtego mojego. No! Jak?
Nie wiem jak on. Przecież on zaczął strzelać, jak jeszcze go nie widział. On ma WH. Zgłoś. Ja zgłaszam tego. Dla mnie on jest. Ja tego zgłosiłem. O. O, nice. Będzie bardziej uczciwy teraz. Co on wyszedł? Milioner, coś tam, coś tam, coś tam. Aha, nic nie jest napisane. Antyterroryści, przerwa. Dobra, poczekamy. Kurde, mogę kupić, ale już teraz nie będę marnował hajsu, bo to jest nieekonomiczne. Ekonomii też trzeba mieć trochę. Ten granat tam, ja też kupię jakieś. Granaty, chociaż ja jeszcze nie korzystam z granatów. Jak wy może wiecie, nawet na normalnym koncie mało korzystam z granatów. Ale w sumie od razu będą w pierwszym odcinku dwa mecze, czy jeszcze będzie. Ogólnie chyba 5 odcinków będzie z skrzydłowki i później może będzie więcej. Na pewno będzie z tulka, tam obstawiam, że będzie może 10 nawet meczy, bo dosłownie turniejowy jest gorzej. I nie no, 3 minuty czekać, no. Dobra, to ja wam to przyspieszę. O, dobra, już jesteśmy. Andre, czyli dołączył jednak. Kurde, szkoda, że dołączył. Na sajdzie są? No tu też ich nie ma. Gdzie oni się schowali? Oberwał trochę. Nice. A chciałem plątować, a nie ma bomby. Dobra, ostatnia runda, czyli to będzie winek. Nie wiem, czy on coś zrobił. Nie wiem, dziwne, że on tak wyszedł nagle. Kupi kałacha. Będzie lepiej grać po prostu nawet na daleko kałachem niż MP7. Znaczy MP7 jest dziwnie. Myślałem, że jest mniej celny akurat. Skałcik minus 7. 72. Kurde, szkoda. Trudno. No. Jak to nie zabija, tam tego, to się zdziwię. Po prawej. Co on zrobił? Co on robi za tak dziwnie? Dziwnie gra. Ja nie wiem, czy naprawdę nie jest mój cheaterem też tak trochę. Patrzył się w podłogę. Bardzo dziwnie gra ten mój. Dobra, no. Nie gadaj, że on jeszcze teraz AFK. Nie, no nie wiesz. Szkoda. Jakie AFK to jest naprawdę szkoda. Ciężko będzie. Dobra, zabity. Co? Okej, okay. Zdziwiłem się, że tak szybko wszedł. Tak szczerze, bardzo szybko wszedł, się zdziwiłem. Dobra, gra już. Dobra,
Nie, nie możemy tak przegrać, bo to będzie tak średnio. Co? Nic nie zda. No, perfekcyjny flash. Tam się oślepił. Myślę, że on się za chwilę szybciej zabije sam. Back, back. Aha. Nie, to jest cheatu. Tak to ma chyba. To mój nawet. Ta. On widzi, gdzie on jest. Przez ścianę było widać. Nie wiem, chyba widzieliście, że on tak przez ścianę dosłownie poprowadził. Tej ściany chyba się nie da skanować. Jeszcze taki tik ma. Dziwny. Obydwaj ci... Kurde. Sorry. Trudno. Dzidzi. Chociaż to jest naprawdę... Ten był tak trochę... Cheat jest cheater i ten jest cheater raczej. Czy będzie więcej odcinków, bo w sumie czasami mogą być remisy. Oni mają na pewno rangi, więc dobra, ja wam dziękuję za ten odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki z tej nowej serii, z CS-a. No, więc elo.